Portal WRC.pl Minęło 11 lat od uruchomienia farmy wiatrowej w Margoninie. Budowa 60 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda rozpoczęła się w 2010 roku. Aktualnie farma wiatrowa w Margoninie jest jedną z największych w Polsce i bez wątpienia jedną z największych w Europie. Znajdujemy się na farmie wiatrowej Margonin. O łącznej mocy zainstalowanych turbin 120 MW. Rocznie nasze turbiny zasilają 180 tysięcy gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich 11 lat wygenerowaliśmy energię elektryczną o łącznej mocy 3 miliony MWh, co pozwoliło zaoszczędzić 375 tysięcy ton dwutlenku węgla. Budowa farmy wiatrowej to nie tylko wiatraki. Aby prąd mógł płynąć do naszych domów, konieczna jest budowa stacji przyłączenia. Turbiny wiatrowe, generator turbin wiatrowych, generują energię elektryczną o napięciu 690 V, która jeszcze w turbinie jest zamieniana na energię elektryczną o napięciu 30 kV. Energia elektryczna transportowana jest liniami kablowymi tutaj do, na teren stacji, przechodzi przez rozdzielnicę średniego napięcia i dalej trafia na widoczny tutaj transformator, który konwertuje napięcie z 30 kV na 110 kV i takie napięcie oczekiwane jest ze strony operatorów sieci i operatorów dystrybucyjnych. Na co dzień praca turbin sterowana jest przez Centrum Dystrybucji w Portugalii. Na tym widocznym ekranie widzimy system sterowania, tak zwaną SCADE, która w sposób skondensowany przedstawia nam najważniejsze informacje o aktualnym stanie technicznym i aktualnych parametrach pracy turbin wiatrowych. Widzimy tutaj każdą turbinę oraz, oraz jej status. Turbina pracująca oraz turbiny, na których wykonywane są aktualnie prace. Możemy też zobaczyć, ile energii w tym momencie generuje poszczególna turbina, jaką, jaka jest prędkość wiatru, jak, jak, jaka jest prędkość obrotów generatora. Oraz jaki jest kąt natarcia łopat. Ogólnie turbiny na co dzień sterowane są z centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w Portugalii w Porto. Równolegle motory, turbiny monitorowane są także przez firmy, które świadczą na, na rzecz EDP Renewables usługi serwisowe. Natomiast w każdym momencie jest również możliwość przejęcia sterowania i sterowania każdą turbiną tutaj lokalnie, za, poś za pośrednictwem tego pulpitu lub też na bliźniaczym pulpicie, który znajduje się w każdej z turbin wewnątrz. Za naszymi plecami widzimy rozdzielnicę średniego napięcia, dzięki której możemy wyłączyć każdy z obwodów elektrycznych. Do każdego z obwodów wpięte jest 10 turbin wiatrowych. Umożliwia to wyłączenie każdego z obwodów osobna w celu prowadzenia bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych oraz możliwość odstawienia danego obszaru farmy wiatrowej w ramach żądania ze strony operatora sieci. Do prawidłowego funkcjonowania całej farmy potrzebne są też pomieszczenia magazynowe oraz generatory. Obecnie znajdujemy się w magazynie, gdzie przytrzymujemy materiały eksploatacyjne potrzebne do bieżącego funkcjonowania farmy wiatrowej oraz e, główne części zapasowe. W przypadku tak dużej farmy wiatrowej jak Margonin e, staramy się trzymać również generatory, e, czasami również przekładnie. Tutaj za moimi plecami widzimy generator, e, właśnie o mocy 2 MW który waży ponad 6 ton. Natomiast częstotliwość w konieczności wymiany takiego urządzenia jest dosyć rzadka. Turbiny w gminie Margonin mają wysokość wieży 100 metrów, jednak całkowita wysokość turbin do czubka skrzydła wynosi 140. Każda turbina posiada generator o mocy 2 MW. Takie urządzenia do sprawnego funkcjonowania wymagają stałej kontroli napraw serwisowych, które przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy. W samych turbinach, aby dostać się na górę, zamontowano windy, jednak aby z nich skorzystać, trzeba mieć niezbędny komplet szkoleń. Dodatkowo w każdej turbinie znajduje się drabina z zabezpieczeniami. Właściciel farmy bardzo duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo pracowników. Aktualnie firma EDP realizuje budowę bliźniaczej farmy w gminie Budzyń. Farma wiatrowa w Budzeniu będzie miała łączną moc 70 MW, czyli ponad połowę mocy zainstalowanej w Margoninie. Energię elektryczną, którą generujemy dzięki naszym farmom wiatrowym, oddajemy do sieci operatorów, dzięki czemu energia ta trafia do gospodarstw domowych oraz do miejscowego przemysłu. Energia wiatru, czyli energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, przekształcona w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Taki sposób pozyskiwania prądu to przyszłość dla naszego kraju i klimatu.